Dobrze. Warsztaty stworzyła, w nas młodych uwierzyła. Spełnić marzenia nam pomaga, jej hasła przewodnie, szał i odwaga. W dziewczynach kobiety odkrywa, z chłopaków mężczyzn wydobywa. Psycholog lepszy od najlepszego na świecie, klasy, wdzięku i stylu jej zazdrościć możecie. Na złe humory ma sposoby sprawdzone, że sam Al Pacino chciałby taką żonę. Lenistwem się brzydzi, odradza. Na stronę pracy energii przeprowadza. Historii z życia w bagażu ma tysiące. Można by ich słuchać lat kilka na kocu, na łące. Po cichu każdy z nas marzy, że kiedyś go do nich wprowadzi. Egzaminach, wpadkach, zadaniach. Ciężko przypomnieć jedną w kilku zdaniach. Z Nowego Jorku, Londynu, Wrocławia. Pokazując, że z roku na rok coraz wyższe progi stawia. Zamyślony, jak gdyby ciągle szukał żony. W czerwonych trampkach sobie chodzi, cieszy się, gdy nam zadanie wychodzi. W sztuce mięsa się doszukuje, do zdjęć niechętnie pozuje. W życiu szuka odpowiedzi, lecz nie potrzebuje spowiedzi. Bo jest już prawie święty, tylko lekko stuknięty. Nas zachwyca, niezły z niego aktorzyca. Swoją wiedzę nam przekazuje, dobrze się z nami dogaduje. Czasem z panią Dorotą ma spięcie, ale jako mężczyzna ma wśród kobiet wzięcie. Z życia prywatnego wiele tajemnic znamy i za to go bardzo kochamy. Będzie zagadki, bo będzie to o pani Agnieszce niestety. Niestety mnie zdradzi się na szczęście. Będzie o pani Agnieszce. Pani Agnieszka u mamy Doroty mieszka. I okiem zna każdego, że się mieszka. Górę lodową pokazała i z naszej dykcji się śmiała. Zawsze piękna i kochana i radosna, roześmiana. Na krześle elegancko siedzi. Ja od roku co tydzień chodzę do spowiedzi. Gdy brzydka pogoda na galla, ślizga się na dywanikach jak femme fatale. Kiedyś Kamila, dzisiaj Agnieszka, zaskoczył nawet samego Zbeszka. Bo ona gwiazda każdego dnia mówi na koniec pa. Pan Tadeusz, zadanie specjalista, mówi, że to nie rzecz jest prosta i oczywista. Bo by dobrze wypełnić zadanie, trzeba mieć wyobraźni morze nieprzebrane. Tak cały rok chcę wtłoczyć tę wiedzę, mimo że ja ziewam i o to się nie wiedzę. Pan Tadeusz tym bardzo jest zmartwiony, jednak nie krzyczy, bo tak jest kochany. Dlatego następnym razem bardzo się postaramy, by na egzaminach na pewno nie dać plany. Ciekawe, jak się spełnią te misterne plany. W tym czasie już pan Tadek cały potem zlany. A naszą przyszłość bardzo się wiedzi. Już nie może się podnieść. Z trwogi ciągle siedzi.
Chcemy go więc podnieść, poruszyć do tańca, ale on w naszej intencji nie może oderwać się od różańca. Zakończmy więc te męki, jego szalone. Pokażmy etiudy pięknie odstawione.